Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Jest piątek, godzina 19. Rozpoczynamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Gośćmi naszego programu, warto zauważyć, w mijającym tygodniu są redaktorzy naszego dziennika. Redaktor Piotr Falkowski, witam, szczęść Boże. I redaktor Artur Kowalski, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. A naszą dyskusję rozpoczynamy od informacji nadchodzących z Nowego Jorku. Od niespełna godziny my wiemy, że Polska będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Za naszą kandydaturą głosowało 190 państw. Dwa kraje wstrzymały się od głosu. No panowie, właśnie, czy to jest duży sukces polskiej dyplomacji, czy raczej wygrana, której należało się spodziewać? Spodziewać się należało w wyniku tych różnych działań, które podejmował polski rząd. I sukces dyplomacji też jest duży. Należy, jeżeli już mówimy w takim kontekście właśnie tym, takim propagandowym bardziej, to ta liczba głosów, którą nasz kraj zdobył, no była zresztą największa spośród tych wszystkich państw, które się ubiegały, niemalże właściwie jednogłośnie. Zostaliśmy zakwalifikowani, wybrani do... No ale właśnie może to jest tym sukcesem, że aż 190 państw należących do ONZ poparło naszą kandydaturę. Panie redaktorze. Znaczy, nic nie mogę dodać do tego. No, udało się te państwa przekonać. Widać, polska kandydatura nie budzi kontrowersji. Być może te rzeczy, o których czasami się trąbi, że to w Polsce są, nie wiem, łamie się prawa człowieka, docierają co najwyżej do elit jednego i to wcale nie takiego największego i najbardziej znaczącego, jak się okazuje, regionu świata, czyli Unii Europejskiej, czy części Unii Europejskiej, a cała reszta świata zupełnie inaczej. Ocenia tą rzeczywistość, patrzy na Polskę. Ja chciałbym tu zauważyć taki czynnik, który może trochę umyka uwagi. Kilka lat temu o takie same niestałe członkostwo starała się i uzyskała je Hiszpania. To był też okres, kiedy rząd Hiszpanii tylko co wygrał wybory, w których składał obietnice, między innymi obietnice tego, że jako partia centroprawicowa odwróci różne bardzo liberalne reformy, no, w dziedzinie, zwłaszcza w dziedzinie etycznej, wprowadzone przez poprzednie rządy socjalistów. I nic z tego się nie stało. Tu chodzi o sprawę obrony życia, cały szereg kwestii bioetycznych innych, które w Hiszpanii zostały mocno poszły w takim kierunku progresywnym w czasach rządów socjalistów. Prawica hiszpańska obiecywała, że to zmieni i właśnie wtedy, kiedy przystąpiła do owej dyplomatycznej ofensywy, dokładnie takiej samej jak Polska przez ostatni rok, wtedy okazało się, że w jakiś tajemniczy sposób wszystkie te obietnice wyparowały. No i obawiam się, że u nas coś takiego podobnego też mogło zajść. Panowie, a jeszcze chciałem zapytać o właśnie tę sprawę izolacji polskiej dyplomacji. No, to bardzo często się podnosi w tych dyskusjach wewnętrznych w Polsce, że Polska jest izolowana i tak dalej. No dzisiaj, kiedy ten wynik był ogłoszony, były pokazywane przez stacje telewizyjne zdjęcia z siedziby ONZ, z Nowego Jorku, no i tam no, było takie migawki, kiedy członkowie delegacji podchodzili do polskiej delegacji, do ministra Waszczykowskiego i gremialnie składali gratulacje. Ale polska dyplomacja wcale izolowana nie jest. Zresztą tak jak pan tu zauważył, to jest taka retoryka na użytek wewnętrznej polityki. W ten sposób opozycja tutaj nasza wewnętrzna próbuje walczyć z rządem w ten sposób. Ale nie sądzę, żebyśmy mogli mówić, zresztą te obrazki rzeczywiście pokazały. Nasza dyplomacja nie jest wcale izolowana. A jakie znaczenie właściwie ma zasiadanie w Radzie Bezpieczeństwa? Polska już była, zdaje się, pięciokrotnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Jakie korzyści są dla państwa i czy rzeczywiście może to się w jakiś sposób jeszcze przekładać? Do tej myśli nawiązuje, co pan przed chwilą powiedział, panie redaktorze, odnośnie rezygnacji z pewnych spraw fundamentalnych dla państwa, jak chociażby ochrona życia. Co zasiadanie w tej Radzie daje poszczególnemu krajowi? No, to, co mówiłem o sprawach fundamentalnych, to myślę, że bardziej miało znaczenie właśnie w okresie tego zdobywania głosów, bo tutaj jakby
no, to poparcie czasami się zdobywa właśnie za takie deklaracje bardzo politycznie poprawne i idące wychodzące naprzeciw takim różnym wpływowym w świecie ONZ-u gremiów. Natomiast Rada Bezpieczeństwa ONZ to jest ciało, które jako jedyne na świecie może zgodnie z prawem międzynarodowym nakazać interwencję zbrojną. I taką kilka razy nakazała, na przykład w Iraku. Więc to jest no, wprowadzić sankcje. To są bardzo duże uprawnienia. Oczywiście my, jako członek niestały, tak naprawdę, no umówmy się, nie będziemy o niczym decydować, bo liczą się głosy tych państw, które mają prawo weta, czyli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji, ale my możemy. Będziemy rotacyjnie przewodniczyć jej obradom, tam się zmienia to dość często, co miesiąc bodajże, kto prowadzi obrady i też będziemy mogli zgłaszać, czym się ta rada ma zajmować i zarówno wtedy, kiedy my przewodniczymy rotacyjnie, jak i w innym czasie i rada, czy się to innym państwom będzie podobało, czy nie, będzie musiała się zajmować tym, co Polska zgłasza. No i być może Polska nie będzie miała jakichś takich bardzo poważnych spraw związanych z jej własnym interesem, którymi by się chciała, żeby się zajęła aż Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, no bo miejmy nadzieję, że przez 2 lata nikt nas nie napadnie i nie będzie zagrażał naszemu bezpieczeństwu ani tutaj w regionie. No chociaż co tam się na Ukrainie będzie działo, to nie wiadomo. No ale powiedzmy, że nas nie będzie dotyczyło, ale możemy przedstawiać takie sprawy, które będą zgłaszały inne państwa, nasi sojusznicy z NATO, z Unii Europejskiej. No i w zamian za to też państwo Polska może oczekiwać poparcia dla naszych spraw, no właśnie na forum na przykład Unii Europejskiej. To jest taki przydatny instrument dyplomatyczny. To jest właśnie ważne to stanowisko, że możemy być jakimś pewnym takim liderem i w naszym regionie i też właśnie jako reprezentant, dodatkowy reprezentant też Unii Europejskiej. Bo warto jeszcze zauważyć, że Polska była jedynym kandydatem naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria, która też wcześniej starała się o tę funkcję, zrezygnowała na rzecz Polski. No to tutaj wygląda to troszeczkę absurdalnie, bo obszar nazywa się Europa Wschodnia i ma on prawo do 2 członków Rady Bezpieczeństwa, ale jedno miejsce jest stale zajęte przez Rosję. W związku z tym wybierane jest tylko to drugie miejsce. No i tutaj te państwa od Finlandii po Grecję o tą część, o to miejsce rywalizują. Polska, umówmy się, my mamy prawo jako państwo z tego regionu i to państwo no, liczące się wielkości dość znaczącej od czasu do czasu po prostu to miejsce mieć. No ale to od czasu do czasu to oznaczać może lat i 20 i więcej. Jeżeli jeszcze mamy czas na ten temat. Już ostatnia myśl. I ja, żeby tak przypomnieć naszym widzom też, czym się Rada Bezpieczeństwa zajmowała. To też to się pokryło z kampanią prezydencką w Stanach Zjednoczonych, kiedy mieliśmy rezolucję Rady Bezpieczeństwa w sprawie wstrzymania osadnictwa na zachodnim brzegu Jordanu. Tutaj była kwestia taka, że Stany Zjednoczone nie skorzystały z tego prawa weta. Prezydent Obama się na to nie zdecydował. No ale też decyzja ma być wiążąca, ale też jako ciekawostkę przypomnę, że wtedy premier Netanyahu stwierdził, że Izrael nie będzie respektował tego i obiecał obcięcie też jakichś funduszy na ONZ. Czekał na to, aż nowa administracja Donalda Trumpa no, skorzysta z prawa weta, no ta sprawa właściwie jeszcze jest niezakończona. No ale między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem nastąpiło pewne nowe otwarcie, chociażby po wizycie. I to jeszcze dodam jako ciekawostkę, że sprawę te, zajęcia się tą kwestią zgłosił Egipt, który był do tej pory właśnie niestałym członkiem ONZ. No tam mają oczywiście jakąś swoją politykę, swoje rozgrywki. Panowie, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu naszego programu. Ten tydzień zdominowały szokujące informacje o nieprawidłowościach przy identyfikacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratorzy po ekshumacjach i sekcjach zwłok przeprowadzonych tutaj w Polsce ustalili m.in., że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego były szczątki 7 innych osób. W tym tygodniu prokuratorzy przesłuchali m.in. byłą minister zdrowia Ewę Kopacz w śledztwie smoleńskim. W trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał 2 innych osób.
Informację tę przekazał zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Prokuratura Krajowa potwierdziła wcześniejsze medialne doniesienia o tym, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, generała Włodzimierza Potasińskiego oraz kilku innych ofiar znajdowały się szczątki innych osób. W grobie świętej pamięci Natalii Januszko, najmłodszej ofiary, ujawniono rzeczywiście elementy ciała pięciu osób. Pięciu osób. W grobie Aleksandry Natalii Świat ujawniono elementy ciała należące do jednej osoby. W grobie generała, w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego ujawniono 14 części ciała należących do 7 osób. Prokurator Pasionek potwierdza też informację, że w trumnie księdza arcybiskupa Mirona Chodakowskiego znaleziono tylko połowę jego ciała. Druga połowa od pasa w dół to ciało księdza biskupa polowego generała Tadeusza Płoskiego. W wyniku ekshumacji w trumnie księdza biskupa Płoskiego znaleziono tylko pół jego ciała. Śledczy potwierdzają też, że w dwóch przypadkach doszło do zamiany ciał Piotra Nurowskiego i Mariusza Hanclika. Dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza sprawa jest oczywista. Za skalę tych nieprawidłowości odpowiada rząd PO-PSL, który nie chciał badać tragedii smoleńskiej. Problem polega na tym, a dzisiaj przeżywamy tego konsekwencje, że one badać tego nie chciały. Tak dalece, że minister obrony ówczesny pan Bogdan Klich nie powołał Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zrobił to dopiero po 5 dniach. To właśnie w tych pierwszych dniach katastrofy smoleńskiej zabrakło uprawnionych organów państwa polskiego, które w Smoleńsku mogłyby wraz z organami rosyjskimi badać przyczynę katastrofy. Zdaniem części rodzin smoleńskich władze PO-PSL wiedziały o skali skandalu, do jakiego miało dojść podczas prac rosyjskich patologów. Panowie, jak panowie wytłumaczą sobie przede wszystkim, ale może i też i nam, to, że doszło do tego typu nieprawidłowości? No, w trumnie generała Kwiatkowskiego szczątki 7 innych osób, w trumnie generała Potasińskiego szczątki 5 innych osób i tak dalej, niestety to nie są tylko te dwa przypadki, ale wiele innych. Te doniesienia rzeczywiście były szokujące, to aż słów w ogóle brakuje. Jak wytłumaczyć? Rząd w Polsce chyba nie chciał po prostu dopilnować tej sprawy. Jeżeli mamy tłumaczyć to, że w jednej trumnie znalazły się szczątki kilku osób, no, Skoro rządowi Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zależało, żeby tej sprawy dopilnować, ja myślę, że Rosjanie po prostu wrzucali. Ale to właśnie, czy to wynikało z tak zwanego tego rosyjskiego bałaganu, czy to wynikało z tego, że po prostu nie wiedzieli, co wkładają? Jak pan sobie to tłumaczy, bo my tego nie wiemy, jakie są motywy. Stoją za Rosjanami, ale próbujemy to w jakiś tam sposób zracjonalizować. To zależy, czy mówimy o tych barbarzyńcach, którzy wrzucali jakieś niedopałki papierosów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, sądzę, że wbrew temu, co mówiła pani ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, nie zbadano każdego szczątka genetycznie. No właśnie, to jest najbardziej szokujące. Panie redaktorze, od wszystkich części, później gdzieś tam je badano. Ja jestem przekonany, że Rosjanie doskonale wiedzieli o każdej części, którą wydobyli, znaleźli w Smoleńsku, sprawdzili, do kogo ona należy i wiedzą, czyja jest. To o tym świadczy choćby taki wysoki poziom tak naprawdę profesjonalny tego ośrodka, który te badania wykonywał. Ale przepraszam, ja przerwę. Pan jako jedyny polski dziennikarz razem z Markiem Borawskim, fotoreporterem, byli w tym zakładzie, gdzie dokonywano sekcji identyfikacji, no i opisu, jak się okazuje, ciał w Moskwie, w tym instytucie. Tak, oczywiście. W kwietniu oczywiście tam było wiele mediów wtedy, kiedy były tam rodziny, no ale były tylko tam, gdzie wpuszczano rodziny, czy nawet nie tylko tam, gdzie wpuszczano rodziny, właściwie przy wejściu, tak? Tak. Natomiast no, myśmy mogli obejrzeć przynajmniej no, sporą część tego ośrodka, miejsca, gdzie się przechowuje te ciała, czy chłodnie, sale sekcyjne, część jakiegoś laboratorium. No,
jakby nie ulega wątpliwości, że ono jest, że to jest miejsce bardzo nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone. Zresztą trudno, żeby było inaczej. No, to jest ośrodek, który wykonuje badania patomorfologiczne, identyfikacje zwłok, różne ekspertyzy takie właśnie genetyczne, genetyczno-molekularne na potrzeby najważniejszych rosyjskich śledztw. Także oni, to na przykład 12 dni przed katastrofą smoleńską był zamach terrorystyczny w metrze moskiewskim. Tam zginęło bodajże 39 osób. Możemy sobie wyobrazić, że stan tych zwłok był równie, no był nawet może gorszy niż po katastrofie smoleńskiej, no bo to mamy po prostu szczątki ludzi zmieszane z metalem, gruzem wydobywane gdzieś z tych ciemnych, zadymionych tuneli. No i każdy z tych kawałków był posklejany, połączony, zidentyfikowany, choćby po to, żeby wykryć sprawców, żeby ustalić, gdzie ta bomba wybuchła, jak był dokładnie przebieg tego zdarzenia. Oni potrafią, chwalili się tym, pokazywali, jakie stosują metody, potrafią identyfikować na podstawie różnych mikrośladów biologicznych, jakichś pozostawionych, nie wiem, włosów, takich drobnych rzeczy. Oczywiście to są rzeczy, które potrafią też lekarze sądowi czy eksperci genetyczni, także polscy i innych państw. To nie jest to jakaś wiedza zupełnie ekskluzywna, ale Rosjanie jakby utrzymują ten poziom światowy. No tak, ale jednak na masową skalę dopuścili się tego, że w trumnach są szczątki innych osób. Czy to było działanie z premedytacją? Dlatego ja sądzę, że było to działanie celowe, zrobione z premedytacją, że oni doskonale wiedzą, co gdzie jest. I ja myślę, że oni to zostawili, wysłali te trumny właśnie w takim stanie, jakim one są, jakby całkowicie świadomie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na słowa przytaczane w ostatnich dniach bardzo często, ale wypowiedzi Ewy Kopacz, reprezentującej jako jedna z trzech osób, ale wówczas najważniejsza Polskę, 13 kwietnia 2010 roku w Moskwie podczas posiedzenia takiej komisji kierowanej przez ówczesnego premiera Władimira Putina, zajmującej się likwidacją skutków katastrofy. To było bardzo ważne posiedzenie, na nim między innymi zdecydowano, że to właśnie MAK będzie badał katastrofę w Rosji. Wiele innych ważnych rzeczy zdecydowano i tam dopuszczono właśnie trójkę Polaków, łączył się ze Smoleńska Edmund Klich i prokurator Krzysztof Parulski, czy naczelny prokurator wojskowy, wtedy pułkownik, ale oni się wypowiadali głównie o wraku, o badaniach tam na miejscu katastrofy, bo oni byli wówczas w Smoleńsku, tylko ich na ekranie tam widziano. Natomiast Ewa Kopacz była na miejscu, no i ona tutaj poza swoimi wypowiedzi, poza mnóstwem serdeczności pod adresem swojej koleżanki, minister zdrowia Federacji Rosyjskiej, zresztą całkowicie zaprzecza temu, że ona tam była w jakimkolwiek innym charakterze, ona była tam jako minister zdrowia. Powiedziała, relacjonowała, ile już identyfikacji dokonano. Mówimy o 13 kwietnia, czyli trzecim dniu po katastrofie. Powiedziała, że identyfikacji dokonano 48, więc połowę. No ale następnie stwierdziła, że chciałaby i tutaj jeszcze w imieniu kogoś, żeby praca genetyków była możliwie zintensyfikowana. Więc ja rozumiem, że to był jej główny cel tej wypowiedzi, bo to była jedyna prośba do strony rosyjskiej, żeby przyspieszyć. Po pierwsze, bardzo się temu dziwię, że ona chciała tak bardzo szybko. Po trzech dniach miała już połowę. I to zostało wykorzystane, chociażby. Tak. Zidentyfikowane, więc można sobie było wyobrazić, że jeżeli wykonamy fachowo badania genetyczne wszystkich części, a Rosjanie zaangażowali, 300 osób zaangażowali, spokojnie można byłoby, może nie w ciągu tygodnia, dwóch, no wszystkie po kolei te części zidentyfikować, a jeśli nie w Rosji, to dlaczego nie przywieźć ich niezidentyfikowanych do Polski, tu dokończyć identyfikacji. Też posiadamy do tego możliwości i Rosjanie mogliby sobie na wszelki wypadek jakieś próbki pobrać, ale dlaczego nie zidentyfikować ich w Polsce? Natomiast ważne jest to, że Rosjanie wiedzieli, ale też Ewa Kopacz o tym wiedziała, jej przełożony Donald Tusk to wiedział i całe to kierownictwo ówczesne państwa to wiedziało. I ja sobie wyobrażam, że to był doskonały hak, który przez 8 lat Rosja miała na tą ekipę. No nie 8 lat, trochę mniej, przez 5 lat, tak, rządów, aż się te rządy zmieniły. I kolejny rząd postanowił po prostu to wszystko ujawnić. No już tego haka nie ma, bo już ta prawda jest znana. Ale na tych ludzi mieli hak, no bo wystarczyłoby, że Rosja puści jakąś wiadomość. Przypomni, poinformuje, że tutaj były takie ciało, że tu jest coś niepewnego i że to wówczas
wymusi sprawdzenie tego, otwarcie tej czy innej trumny. No, ostatecznie do tego doszło, kilka trumien otwarto, stwierdzono kilka zamienionych ciał. Ale no i jeszcze sobie, będą kolejne ekshumacje będą jeszcze, tak. I mogą być różne Wyobraźmy sobie, że Rosjanie by wprost wskazali, że na przykład dlaczego, że są jakieś wątpliwości co do trumny właśnie na przykład generała Kwiatkowskiego. Żeby ale ja jeszcze chciałem, to jeszcze chciałem panu wyobraźmy sobie, że powiedziała to w trakcie ważnych negocjacji, czy w jakiejś ważnej sprawie w relacjach polsko-rosyjskich. Oznaczałoby to praktycznie rzecz biorąc, no, mogłoby doprowadzić wręcz do upadku rządu. Wyobraźmy sobie, że stałoby się to przed wyborami w 2011 roku. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o wypowiedź, którą zamieściliśmy w materiale prokuratora Marka Pasionka, który poinformował, że także szczątki innych osób były w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panowie, no to też jest szokujące, no bo już ten przypadek jest szczególnie skandaliczny. W ogóle nie wiem jak do tego podejść, jak to wytłumaczyć, że to było w ogóle możliwe. Tak, to jest rzeczywiście trudne do wyjaśnienia, dlatego że prezydent jako jedyny, znaczy postąpiono z nim inaczej, jego ciało nie trafiło do Moskwy, tę sekcję zwłok wykonano, tu też na życzenie brata Jarosława Kaczyńskiego, żeby jak najszybciej przywieźć ciało do Polski, wykonano od razu w Smoleńsku, no i tak się wydaje, że to była zasadniczo sekcja zwłok właśnie Lecha Kaczyńskiego. Panie redaktorze, jeszcze chcę do jednej rzeczy nawiązać. Jako jedyny polski dziennikarz... No i jedyny w ogóle. I w ogóle jedyny dotarł do lekarza, który przeprowadził sekcję zwłok prezydenta Kaczyńskiego. Tak. W Smoleńsku, tak. Mhm. No jest to makabryczne wspomnienie dla mnie, bo to miejsce w Smoleńsku no wygląda fatalnie. Tam wchodzi się właściwie zaraz za drzwiami wejściowymi, jak tylko przepuścić na portier, to od razu jest otwarte drzwi do sali sekcyjnej z okropnym odorem, z jakimś, no powiedzmy sobie, no, jakimś płynem ściekającym ze stołu, okropnym skojarzenia budzące. Na korytarzu są nosze ze zwłokami, które mają być, nie wiem, wydane rodziną właśnie, czy które są przeznaczone do sekcji, czy nie wiem do kogo, ale w każdym razie człowiek, który wchodzi i widzi na korytarzu, nie wiem, 10 ludzkich zwłok, no okropna sprawa. W tym biurze też przechowywane były ale przez jakiś czas zdjęcia z tych sekcji zwłok. No jeszcze bardziej oczywiście jest to przykra sprawa, że w ogóle takie rzeczy no nie były w żaden sposób chronione. Bo one były w komputerze, tak? Były sobie w komputerze osobistym, znaczy używanym do celów służbowych, takim do pisania zaświadczeń medycznych. Ale czy lekarz, z którym pan rozmawiał, mówił, że mogą być no, jakieś szczątki ciała, które no, nie są szczątkami ciała Lecha Kaczyńskiego? W trakcie sekcji zwłok rzeczywiście wykryto taką sytuację. Razem z placu, z miejsca katastrofy przywieziono nogę, kończynę jednego z jakby innej ofiary katastrofy zamiast prezydenta, ale no to właśnie wykryto w czasie sekcji, stwierdzono od razu i ta część została oddzielona, trafiła do Moskwy i tam ją dołączono do innego ciała. Sekcji, w związku z tym można się zastanawiać, no a skąd się wzięły jeszcze jakieś inne części, czy ktoś się, nie wiem, dorzucił pomiędzy tą sekcją, a nie wiem, zapakowaniem do trumny, czy też, nie wiem, to było jakoś jeszcze inaczej ukryte. Naprawdę trudno mi to sobie wytłumaczyć. Panie redaktorze, ale przy tej sekcji byli także dwaj Polacy. Był ówczesny prokurator, naczelny prokurator wojskowy Krzysztof Parulski. Michał Grzeczyło. I dzisiaj był Krzysztof Parulski przesłuchany w prokuraturze. Oczywiście nie znamy treści ani pytań, ani zeznań, ani też zakresu, w jakim był przepytywany. No natomiast no, jest jakaś odpowiedzialność, że no tak. Jeśli... Przede wszystkim do tej sekcji... Tę sekcję prowadził, powiedzmy, zastępca takiego ośrodka od medycyny sądowej w Smoleńsku, ale był obecny jego szef i był obecny jeszcze jeden specjalista, czyli ten lekarz medycyny sądowej smoleński. I specjalnie ściągnięto, mimo że to jest sobota, w ciągu iluś tam godzin ściągnięto z Moskwy
zastępcę dyrektora takiego ogólnorosyjskiego ośrodka, powiedzmy, badawczo-szkoleniowego, które się medycyną sądową zajmuje, więc powiedzmy wybitnego specjalisty w tej dziedzinie. Więc było czterech Rosjan znających się na tym, co jest w środku ludzkiego ciała, kiedy się je kroi po śmierci. I ani jednego Polaka, i ani jednego polskiego lekarza choćby, już nie mówiąc o specjaliście medycyny sądowej, no były osoby, które prawdopodobnie, nie wiem, prokurator być może wcześniej w życiu widział zwłoki, natomiast nigdy wcześniej nie widział sekcji zwłoki. O to pytałem kiedyś Krzysztofa Parulskiego, to pierwszy raz w życiu. I większość ludzi, którzy nie są fachowcami, kiedy pierwszy raz w życiu uczestniczy w sekcji zwłok, to niewiele jest w stanie wtedy powiedzieć i niewiele pamięta i to najczęściej nie jest w stanie po prostu wytrzymać długo patrzenia na to, co wygląda. To wynika po prostu z tego, studenci medycyny bardzo długo się przyzwyczajają do takich rzeczy. Także myślę, że oni oczywiście pewnie starali się wypełniać jakieś obowiązki swoje, natomiast no, z pewnością nie byli w stanie, ale to, co powinno państwo polskie zrobić, to przysłać tam po prostu specjalistę, który no, byłby w stanie coś powiedzieć na ten temat. No tak się niestety nie stało. Krzysztof Parulski, którego ja z kolei pytałem na jednej z konferencji prasowej, w jaki sposób dokumentowana była ta sekcja zwłok, nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, czy to była dokumentacja wideo, czy fotograficzna. Natomiast, panie redaktorze, chciałem zapytać, w jakiej sytuacji w tej chwili jest Ewa Kopacz? Pani była minister zdrowia, była premier, wydawała się wyraźnie zadowolona z tego względu, że prokuratura zakazała jej wypowiadania się na temat przesłuchania i jak też słyszeliśmy z wypowiedzi, odniosła to do tego, że nie musi się w ogóle przed kamerami tłumaczyć z czegokolwiek, co zrobiła. Znowu usłyszeliśmy, że była wolontariuszką podobno. No, sytuacja jest taka, że zapewne powinna zostać w jakiś sposób pociągnięta do odpowiedzialności. No na razie ma status świadka w tym postępowaniu i zresztą wszyscy mają, większość tak osób ma, wszyscy mają status świadka. No nie wiemy, co dalej z tym prokuratura zrobi z tą sytuacją. Panowie, przejdźmy do kolejnego tematu na zakończenie naszego programu. Mamy zaledwie 4 minuty. Temat też jest istotny. Sąd Najwyższy uznał w tym tygodniu, że prezydent Andrzej Duda w 2015 roku nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego przed wydaniem przez sąd apelacyjny wyroku. Chodziło o sprawę, którą wyjaśniał jeszcze jako szef CBA Mariusz Kamiński. Sąd Najwyższy dokonał interpretacji artykułu 139 Konstytucji. W opinii Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w opinii wielu innych prawników Sąd Najwyższy nie miał kompetencji do oceniania prerogatyw prezydenta. Taką prerogatywą jest właśnie prawo łaski. Panowie, już nie będziemy prezentować materiału filmowego. No właśnie, czy prezydent miał prawo, panów zdaniem, ułaskawić Mariusza Kamińskiego, a Sąd Najwyższy miał prawo zająć się w ogóle tą sprawą i oceniać decyzję prezydenta? Moim zdaniem mamy do czynienia z kolejną odsłoną jakichś przepychanek na tle politycznym. Do Sądu Najwyższego zgłaszają się sądy, które mają jakiś problem w jakiejś sprawie. Wtedy Sąd Najwyższy wydaje swoją, prawda, interpretację, która jest w danej sprawie dla tych sądów wiążąca. No tutaj się sędziowie zebrali. No tak, przedstawili jak trzech innych sędziów. Na wniosek trzech innych sędziów. Przedstawili swoją wersję, która według mnie cała ta inicjatywa ma charakter polityczny. Kancelaria Prezydenta znowu powołuje się na innych prawników, którzy tłumaczą logikę tego, że prezydent miał prawo ułaskawić. Dla takiego obserwatora sprawa jest interesująca zapewne od strony prawnej, chociaż nie sądzę, żebyśmy się tutaj przez ten cały konflikt na tle politycznym tutaj chyba tego rozstrzygnięcia nie poznamy takiego, które by z pełnym przekonaniem zaprezentowało to najwłaściwsze spojrzenie. Panie redaktorze. Powszechnie znana jest niechęć obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego do
do obecnych władz, więc także do prezydenta, więc podejrzewam, że ten czynnik jakoś oddziaływał. No ja nie chciałbym wchodzić w jakiś zawiły spór prawny. Wydawało mi się, że od interpretowania konstytucji w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny, a nie Sąd Najwyższy. I wydaje mi się, że w tej sytuacji to pytanie prawne powinno być zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ale też jakby uprawnia mnie do tego opinie wielu prawników, którzy właśnie tak twierdzą i jak też przytaczane, bo przez kogoś spośród podręczników prawa, których no, o wiele wcześniej, zanim cały ten spór w ogóle wybuchł, najwybitniejsi profesorowie prawa tak powiem, próbowali, interpretowali na różne sposoby ten artykuł Konstytucji i wypowiadali się w tej kwestii. Zdecydowana większość jakby stawała po stronie prezydenta. Ale o tym, jak to ta sprawa jest już upolityczniona, to też chyba świadczy wypowiedź jednego z profesorów, który w swoim podręczniku, z którego uczyło się wiele roczników studentów prawa, napisał, że właśnie prezydent ma możliwość ułaskawienia na zasadzie indywidualnej abolicji, czyli takiego wyjątku jeszcze przed wyrokiem skazującym, prawomocnym, ma prawo ułaskawienia no, osoby jakby oskarżonej w tej sytuacji. I to jest, napisał to ten profesor, że w podręczniku, no a teraz się tłumaczy, że to nie o to mu chodziło, że to nie można tego tak interpretować. No, jest to zaskakująca rzeczywiście sytuacja i właściwie chyba prawnicy... To o nim też bardzo też dobrze, o nim dużo, świadczy, dużo mówi. Ale też okazuje się, że prawnik jest w stanie wytłumaczyć wszystko. I wszystko na swoją, że według swojej interpretacji to przedstawić. Bardzo panom dziękuję za dyskusję, za rozmowę. W tym wydaniu programu warto zauważyć, najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia skomentowali redaktorzy naszego dziennika, redaktor Artur Kowalski. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. I redaktor Piotr Falkowski. Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże. Ja dziękuję Państwu za to, że Państwo poświęcili czas dla nas, dla telewizji Trwam. Na kolejne wydanie programu Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. Zapraszam już w przyszły piątek o godzinie 19:00. Rozpoczynamy. Teraz życzę wszystkim dobrego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.